Na przeambitnym Dniu Młodej Urody wspominałeś o swoim projekcie i wskazywałeś marzec jako podsumowanie. Jesteśmy właśnie na twoim evencie, więc wszystko się udało. Czy było trudno? Na pewno było trudno, bo takie duże przedsięwzięcie to nigdy nie jest łatwe. Szczególnie, że nie mam agencji, która mi to ogarnia. Sam wszystko zorganizowałem. To, czy wszystko wyjdzie, za parę godzin się okaże. Zaraz zaczynamy, ale ludzie dopisali. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Dziewczyny są, więc mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak miało wyjść. A co było najtrudniejsze w takim razie przy takim projekcie? Ile kobiet zaangażowałeś? Ile spotkań? Ile sesji? 100 kobiet. 100 kobiet trzeba było umówić na zdjęcia. Szczególnie trudno było umówić te znane osoby, bo wiadomo, jakie są grafiki napięte, a mamy kilkadziesiąt osób bardzo fajnych z mediów, z show biznesu i z nimi się zgadać choć na chwilę, to jest bardzo trudna rzecz. Wiem, bo sam pracuję jako fotograf mody i ciężko z kim w ogóle się na kawę zgadać, a co dopiero na zdjęcia. Więc myślę, że to było ciężkie. Przez 8 miesięcy realizowałem tą akcję, a później był trud, żeby wszystko dopiąć, żeby dzisiaj mogli wszyscy to celebrować. A z kim w takim razie było się najtrudniej umówić? Najtrudniej pod względem kalendarza to na pewno Basia Kurdej-Szatan, która zrobiła furorę w tej akcji. Miała być dzisiaj, ale też grafik jej nie pozwolił, jest w Gdyni i pozdrawiała wszystkich właśnie serdecznie. Z nią było najtrudniej się mówić, choć od razu się zgodziła, bo bardzo jej się cała idea spodobała. A czy zdarzyło się, że jakaś gwiazda odmówiła jednak udziału? Było parę osób, które odmówiły udziału, nie były gotowe pokazać się bez retuszu i w takim bardzo minimalnym make-upie lub bez, bo większość dziewczyn na tej akcji nie ma w ogóle make-upu. Część ma minimalny, taki domowy, co ja mówię, że nie można tego porównywać z make-upem takim filmowym, fotograficznym, bo to są dwie inne bajki.